Hej, hej, hej! Witam was wszystkich z tej strony Kaldern. Witam was z jakże to tropikalnych wysp w grze Far Cry 3, jak zapewne widzicie. I w tym odcinku nie będziemy się zabierali chwilowo za główną fabułę. Pobawimy się, odbijemy sobie obozy. Dwa obozy, które znajdują się jeden w tym miejscu, drugi w tym miejscu. I potem, jeśli jeszcze starczy nam czasu, coś może sobie ogarniemy. Nie będę bawił się w ciche za przejmowanie obozów, gdyż może to być dosyć nudne. Tak jak mówiłem, chcę, żeby coś się działo w tym odcinku, tak więc za pomocą lotni wbijemy sobie do ich obozu. Jest nieźle. Chciałbym skosić achievement, żeby zabić typa strzelając z lotni, ponieważ coś takiego jest. Niestety najwyraźniej chyba w tej chwili niedostępna. Wow! Ej no! Co jest? Już strzelacie? Leczymy się. I spróbujemy tego ładnie w główkę zdjąć. O, myszka szwankuje. No, aż nawet bardzo, ale może jakoś się z tym uporam. Wow, może takie wbijanie na pałę nie było najlepszym pomysłem. Skitramy się troszkę. Wow. Z rakietnicy nieładnie. Jeszcze ogień. Wow. No dobra, gdzie kolejni? Wszystko zaczęło nam się palić. A cóż, doda to tylko nieco pikanterii. Trochę ich za dużo tu się zjeżdża. Leczymy się, skończyły nam się specyfiki. Traktujemy z noża. I szybko trzeba zdjąć pozostałych, nim posiłki będą. Okej, jeszcze jeden na moście. Udało się. Właśnie oto w ten sposób, w sposób hardkorowy przyjmuje się obozy. Za to dostaje się tylko 500 punktów doświadczenia, ale o doświadczeniu, ile za co się dostaje, mówiłem chyba w poprzednim odcinku. Przeszukamy nieco ciała. No niestety nie przewidziałem tego, że jak pieprzne lotnią w samym środku obozu, to się na mnie od razu rzucą. Pismo porno, super, co też ci najemnicy przy sobie noszą. Dobra, wbijamy do nowego schronienia, zabieramy kolejną kartę pamięci.
16 na 20 już jest. O, dobra, uzupełnimy sobie amunicję. Kupimy sobie kamizelkę. I możemy ruszać na dalsze podboje. Mamy dwie misje polowania. Którąś można wykonać w sumie. Wykonywałem jedną z misji polowania poprzednio. Tyle, że to było w nocy. Ubij zwierzę maczetą. Krokodyla albinosa. No to fajnie. To będzie niezła zabawa. Nie posiadam maczety, tylko wakizashi, o ile się nie mylę. Ale z tego, co mi wiadomo, to chyba wlicza się pod maczetę właśnie. Ewentualnie maczetę dostanę na miejscu. Właśnie. Trochę roślinek trzeba również pozbierać i zrobić jakieś specyfiki lecznicze. Gdyż całe, wszystkie mi się skończyły. O, mamy wystart. Nie! A, w sumie. Byliśmy w dosyć opłakanym stanie. Okej. Wykonaj, wykonaj i wykonaj. Jesteśmy już niedaleko. Co my tu mamy? Prowizoryczne schronienie. Zobaczymy, co to za aligator. Fakt faktem walczyłem już z jednym czy dwoma aligatorami. Przyszło mi się spotkać przynajmniej z takimi. Dobra, chyba mam maczetę. Tak więc gdzie jest owy krokodyl? Gdzieś tu. No, walka z nim nie będzie łatwa. Jest, jest, jest! Dawaj, dawaj. Ale to nie ten. Szukamy go dalej. Niestety trzeba nurkować, ponieważ jak pływamy na powierzchni, nic praktycznie nie widzimy. Jest! Jakiś kolejny. Dawaj, dawaj go. O, no to... Właśnie na tego musieliśmy się zaczaić. Zabieramy jego skórę. Skóra krokodyla albinosa razy dwa, ponieważ mamy zdolność, że wszystkie skóry pobieramy w dwóch egzemplarzach, gdy skórujemy. No dobra, jedno polowanie zaliczone. Czym by tu się zająć w drugiej kolejności? Jestem całkiem niedaleko drugiego obozu, który to mogę od razu odbić. Mam rewolwer. Prawdopodobnie Smith & Wesson Magnum. Smith & Wesson 500 dokładniej rzecz biorąc. Moja najukochańsza broń jednoręczna ever, jaka powstała. Chociaż nie jestem pewien, czy to on, ale tak wygląda. Mam niewyobrażalną słabość do rewolwerów. Może oprócz tych z krótką lufą. Ale rewolwery z długą lufą to jest coś, co ubóstwiam. Z broni jednoręcznej to jest... no, trudno powiedzieć. No, broń dla faceta, a nie dla kobiety. Ma kopnięcie jak ja pierdolę. Ale dobra, jesteśmy na miejscu przy drugim obozie. Może tym razem spróbujemy to wykonać w sposób cichy. Tak, aby nas nie wykryli. Ponieważ zawsze to więcej doświadczenia. Dobra,
Dobra, jeden z głowy. Teraz szybko się przemieszczamy, aby nas nie wykryli. Wow. Nie wykryli nas? Nie. Udało się, uniknąłem wykrycia. To jest najgorsze właśnie, żeby uniknąć tego cholernego wykrycia, żeby dostać te 1000 do doświadczenia więcej. Dobra. Kolejny utłuczony. Kolejny. Najgorzej będzie właśnie z tymi ciężko opancerzonymi. Szkoda, że nie mam porządniejszej snajperki. Ups, pudło było. Niedobrze, ten biegnie w naszą stronę. Jeszcze patrol jakiś w samochodzie tu się kręci. Niedobrze. Może nam tylko napsuć krwi i zaszkodzić. Dobra, kolejny. Ach, ci w tym samochodzie przeklętym. Przejdziemy sobie na drugą stronę drogi. Stąd powinniśmy nie być już tak zauważalni. Kurcze blade. No, utłuc ich będzie naprawdę, naprawdę bardzo trudno. Chociaż nie, mam granaty przecież. Mogę spróbować. Nie, a granaty również mam. Dobra, dostał granaty. Wykrył nas, nie wykrył. Chowamy się za krzaczkami. Za wszystkim, czym się da. Uff, no jak widzicie, dosyć troszkę trzeba się namęczyć z nimi. Został już tylko jeden. Op, cofamy. Nie widzisz nas, stary. My przejdziemy sobie na drugą stronę ścieżki. Skąd będziemy mieli znacznie lepszy widok na ciebie. O, dokładnie. Teraz zmienimy szybko położenie. Ponownie. Aj, dawaj, no. Ja trafiam w niego w ogóle? No. Udało się.
ciche przejęcie, 1500 punktów doświadczenia. Dokładnie tak to się robi. Nowe zadania na tablicy. Będę musiał je wykonać sobie w wolnym czasie, aby was tym nie zamęczać. Jest ładnie, nasi przybyli. Wejdziemy jeszcze, sprawdzimy, czy jest coś ciekawego w punkcie schronienia. O, jest apteczka. Trochę sprzedamy rzeczy, które mamy. Skóra krokodyla albinosa, może zostawimy na razie jedną. Ale sądzę, że jeszcze w polowanie będziemy mogli się zabawić, a raczej w zabójstwo. Dwóch najemników siedzi w stodole na wzgórzu. Postąp jak wojownik Rakiata i zabij ich nożem. Oczywiście tego typu zabójstwa wykonuje się tylko i wyłącznie nożem. Jak się zabije cel czymkolwiek innym, misja kończy się niepowodzeniem. No dobra. Ach, tak, moja ulubiona pukawka. Chociaż to chyba nie jest Smith & Wesson, bo Smith & Wesson 500 ma zmodyfikowany bębenek i może mieścić 8 pocisków w nim, o ile dobrze pamiętam. Ten ma tylko 6. Dobra, jesteśmy na terenie, który nas interesuje. Bierzemy sobie trochę liści. Tego trzeba zatłuc szybko z noża, jako że ma miotacz ognia. Może nam tym napsuć krwi. Zdobyłem również kolejny level, tak więc rozwinę sobie co nieco. A, mam nawet 2 punkty, to ciekawe. No, dodamy sobie ścieżkę rekina na maksa. Jak widzimy, tatuaż się powiększa. W ścieżce pająka brakuje jednego i bym miał na maksa też, ale dodam w podwójną śmierć z ziemi. No i zobaczmy, jak to wygląda w ten sposób. Wystarczy, że dwóch oponentów będzie stało obok siebie i możemy z dołu ich zabić. No, tatuaż coraz bardziej staje się pełny. Tak trzymać. Brakuje mi już tylko jednego. No, dwóch umiejętności i będę miał postać rozwiniętą na maksymalny dostępny poziom. Uciekamy tak, aby nas nie widzieli. Staram się znaleźć cele misji. Szybciej, no. Miotacz ognia, nieładnie. Coraz więcej się pali. Dobra, leży martwy. Chyba przesadził troszeczkę.
Szybko! Aj! Nie wierzę, że mnie zatłukł. No dobra, próbujemy w takim wypadku jeszcze raz. Aj, kurde no. Nie podoba mi się, nie podoba mi się. Najgorsze jest to, że tych z ciężko pancerzonych właśnie nie można zatłuc szybkim zabójstwem z noża. Wow, 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 nie widzicie mnie. Mnie tu w ogóle nie ma, nie zwracajcie na mnie uwagi. Dobra, widzę dwa cele. Pale się, pale się, pale się. Najważniejsze, żeby nie zatłuc z broni palnej. Dwóch najważniejszych celów misji. Pozostałych można tłuc jak się tylko chce. Aj, nienawidzę miotacza ognia. Jeśli jest w czyimś innym posiadaniu niż ja. I dobra, zostały już tylko cele misji. Wejdźmy szybko na górę, stąd nas na pewno nie zauważą. Jeden z głowy. Chyba zajdziemy go od tyłu i damy radę. Nieco go podejść. O, dokładnie. Tak się załatwia sprawy. Tu są jeszcze jakieś skarby. Nie skarby. Mniej bądź nie wiem, więcej warte. O, weźmiemy sobie jeszcze roślinkę, która jakimś sposobem nie uległa spaleniu. Dodam umiejętności, które przed chwilą już dodawałem. Okej. Co dalej? Co dalej? Trochę misji jest do wykonania, ale sądzę, że na tym zakończę. W następnym odcinku pójdziemy wykonać sobie tą misję, Małpie Figle. To jest ciekawy ciąg questów, które skupiają się zawsze na jednej jakiejś odosobnionej lokacji. I no, te misje są, muszę powiedzieć, całkiem przyzwoite. Nie jestem pewien, ale one chyba są dostępne tylko i wyłącznie dla tych, którzy kupili edycję szaleńca. Ale nie daję głowy, w razie czego możecie mnie poprawiać. A jak na razie, cóż, żegnam się, komentujcie, subskrybujcie, jeśli filmik wam się podobał, to nie zapomnijcie zakciukować. I cóż, do usłyszenia wkrótce, na razie!